Co należy zmienić w obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, żeby ona była rzeczywiście dla obywateli? Trzeba dowartościować tę instytucję, przede wszystkim wprowadzić zakaz odrzucania w pierwszym czytaniu, czyli praktykę, iż jeśli obywatele wnoszą projekt ustawy, to toczą się nad nią prace merytoryczne. Po drugie, przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej powinni mieć w procesie ustawodawczym w parlamencie takie same prawa jak rzecznicy innych projektów, czy to partyjnych, prezydenta, rządu. Wreszcie trzeba pomyśleć o dostępie do mediów Komitetu Obywatelskiego, dlatego iż już w fazie zbierania podpisów, może po przejściu pierwszej bariery, kilkunastu tysięcy, powinna być możliwość prezentacji w mediach publicznych projektu inicjatywy. A czy jest coś, co zarezonowało jakoś w Pana głowie po dzisiejszej debacie? No, jestem zasmucony totalnym oporem ze strony Platformy Obywatelskiej, bo o ile jeszcze w przypadku referendum rozumiem, że to oznaczałoby wielką zmianę ustrojową, to w przypadku Ludowej Inicjatywy Ustawodawczej, gdyby nie opór Platformy Obywatelskiej, bylibyśmy już po dobrych decyzjach. I jeśli by ten opór stopniał nawet w najbliższych dniach, to będziemy po dobrych decyzjach w ciągu kilku tygodni.